Witam w kolejnym odcinku SGSM Foreigner. Dzisiaj format, który nigdy nie trafił do Polski, tak jak wszystkie teleturnieje prezentowane w tej serii, i prawdopodobnie już nigdy nie trafi. Zabierałem się za niego długo, a w końcu mi się udało. Zebrałem się i dzisiaj mamy odcinek na temat teleturnieju Tic Tac Toe. Jest to kolejny teleturniej oparty na grze w kółko i krzyżyk. Właściwie to pierwszy, ponieważ Tic Tac Toe jest jakieś 10 lat starszy od Hollywood Squares. A na początek trochę historii. Teleturniej Tic Tac Toe powstał w roku 1956. Jak ten, kto śledzi mój kanał, wie o tym, że lata 50., w szczególności druga połowa, to ciężki czas dla tego rodzaju teleturniejów ze względu na skandal wywołany przez teleturniej 21. Nomen omen, Tic Tac Toe ma silne związki z teleturniejem 21, ponieważ został stworzony przez tych samych ludzi, mianowicie Jacka Barrego i Dana Enrighta. Co więcej, w przerwach od prowadzenia 21 Jack Barry prowadził również Tic Tac Toe, ale tylko w wersji dziennej. Wersję nocną prowadzili w tym czasie znani prezenterzy, tacy jak Gene Rayburn oraz Wynn Elliott. Oczywiście polskim widzom te nazwiska nie mówią nic, ponieważ to były gwiazdy w latach 50. do 80. tylko i wyłącznie w USA. Słynni prowadzący teleturniejów. No i jeśli chodzi o lata 50., to był taki pierwszy okres. Tak wyglądała scenografia. Program nadawany był na antenie telewizji NBC, czyli tak jak pozostałe formaty stworzone przez duet Jack Barry, Dan Enright. Program ten był nadawany zarówno w daytime, jak i w prime time. Jak już mówiłem. I to były lata 56-59. W 58 roku, kiedy wybuchł ten skandal z teleturniejami, Barry i Enright byli zmuszeni sprzedać prawa do formatu do telewizji NBC, która nomen omen rok później skasowała ten program. No i potem długo nie było go na antenie, aż w końcu wrócił 20 lat później. W roku 1978 został wskrzeszony na 3 miesiące przez CBS. Jednocześnie emisję rozpoczęła oddzielna seria w konsorcjum. No i cóż, no i po 3 miesiącach ten program zszedł z CBS, ale nadal planem zdjęciowym było CBS Television Studio. Natomiast wersja syndication śmigała jeszcze przez najbliższe 8 lat do roku 86. Wtedy program prowadził słynny prezenter amerykański Wink Martindale, zawodowy teleturniejowiec kolejny. No i cóż, potem było jeszcze takie małe wstrzeszenie w roku 1990, również w konsorcjum, ale nie odniosło sukcesu. I po tym właśnie klapie roku 1990 Tic Tac Toe na dobre zniknął z ekranów telewizorów. No i cóż, to tyle pokrótce historii, ale nie. Mówię o premierowych odcinkach, bo tak do końca to nie zniknął. Później były powtórki na różnych kanałach kablowych typu Game Show Network i tak dalej, ale nowych odcinków już się nie robi. No i właśnie też trochę tych emisji zaprzestano powtórkowych. To tyle takich szczegółów technicznych. Teraz kilka słów na temat o czym ten teleturniej był, na czym ten teleturniej polegał. Przede wszystkim było dwóch uczestników. Ten teleturniej to był pojedynek do dwóch wygranych plansz. Oczywiście zawodnik wygrywał planszę wtedy, kiedy ułożył kółko lub krzyżyk. To była plansza tradycyjna, no i ten jak było pionowo, poziomo lub na ukos. Lub kto miał więcej znaczków, ten wygrywał planszę. Trzeba było wygrać dwie plansze, żeby wygrać pojedynek. A zwycięzca pojedynków zostawał mistrzem i grał dalej. Potem była runda bonusowa, ale o tym za chwilę. Jak oni grali w to kółko i krzyżyk? A to bardzo prosto. Tutaj mamy właśnie screen z roku 1990.
A tutaj mamy już tablicę. Będę się posikował tam taką tablicą. To było z czasów Winka Martindale'a, czyli lata 78-86. No i jak to działało? Bardzo prosto. Czy to były lata 50., czy 80., czy początek 90., było tak samo. Było 9 kategorii. W każdym z okienek. No i cóż, no i zawodnik wybierał sobie jedną kategorię. Jeśli odpowiedział prawidłowo na pytanie, wtedy to pole zostało oznaczone jego symbolem. Kółkiem lub krzyżykiem. Jeżeli nie, wtedy nic się z tym nie działo, no i później przeciwnik mógł to pole zająć. Tylko że był jeden haczyk. Tym haczykiem było to, że kategorie się tasowały. Czyli jeżeli przy pierwszym strzale tutaj na przykład była kategoria historia, kiedy jeden zawodnik wybierał i odpowiadał, wybrał to pole, ale nie udało mu się odpowiedzieć, wtedy, bo grano naprzemiennie, raz jeden zawodnik wybierał, raz drugi. Wtedy po jego błędnej odpowiedzi kategorie się tasowały i kiedy już wybrał ten drugi zawodnik, na tym polu mogła być inna kategoria, czyli geografia na przykład. No. I tak po każdym pytaniu się tasowało, czyli w tym samym miejscu nigdy nie było tej samej kategorii. I zawodnicy odpowiadali naprzemiennie, no i właśnie kto pierwszy ułożył swoje znaczki w pionie, w poziomie lub na oko, zdumiał ich więcej, ten wygrywał planszę. A jeśli wygrał dwie plansze, wtedy przechodził do rundy bonusowej. Runda bonusowa wyglądała tak. Również wykorzystywano znaną tablicę, tylko że to było typowe zbieranie pieniędzy. Zawodnik miał te pola, były oznaczone liczbami od 1 do 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i cóż, dwa takie pola specjalne. Na jednym polu było słowo tick, na drugim tak. Było 6 pól z kwotami pieniędzy. To były różne kwoty, najczęściej wahały się od 50 do 500 dolarów. Ale była też pole pułapka, ten oto smok. Nawet mam tu chyba jakiś lepszy. Tak, tutaj taki smok oznaczał utratę wszystkich pieniędzy i wszystkich nagród. Jeżeli zawodnik trafił na pola tick i tak, wtedy otrzymywał atrakcyjną nagrodę rzeczową. Najczęściej tą nagrodą była jakaś wycieczka lub inna nagroda rzeczowa. Ale należy też powiedzieć, że były do wygrania również samochody, no i oczywiście dużo pieniędzy, ponieważ mistrz, kiedy wygrał już kilka pojedynków z rzędu, no uzbierała się całkiem niezła kwota. A jeżeli jeszcze organizowano jakieś turnieje mistrzów, to nawet zawodnicy wygrywali po ćwierć miliona dolarów. Ten teleturniej nigdy nie przyszedł do Polski, ale miał kilka wersji na świecie. Był to jeden z trzech formatów Jacka Barrego i Dana Enrighta, który właśnie był licencjonowany do innych krajów, a kraje, które kupiły licencje, to Australia, Niemcy, Indonezja, Hiszpania, Wielka Brytania. I to koniec. I tak wyglądał teleturniej Tic-Tac-Dough. Dziękuję Wam za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia.